Odkrywanie ciemnej materii we wszechświecie jest procesem starym. Od ponad 100 lat ludzie odkrywają we wszechświecie materię, którą nazywamy ciemną, dlatego że świeci na tyle słabo, że przy danym poziomie technologii, techniki rejestracji światła nie potrafimy jej wykryć. Potrafimy jednak zauważyć jej obecność poprzez wpływ, jaki wywiera na ciała świecące. W ostatnich kilku i kilkunastu latach okazało się, że wszechświat w ogromnej większości zbudowany jest z ciemnej, nieświecącej materii. Ostatnie dosłownie kilka lat przyniosło jeszcze bardziej zaskakujące odkrycie. Okazało się, że około 2/3 masy energii we wszechświecie to nawet nie jest ciemna materia, to jest ciemna energia o egzotycznych własnościach. Jeżeli nasza interpretacja obserwacji jest poprawna, to prawdopodobnie odkryliśmy po raz pierwszy ślad czegoś, czego wytłumaczenie będzie wymagało nowej, głębszej teorii fizycznej. Możemy mieć prawie pewność, że natrafiliśmy na perłę, na coś, co będzie wymagało głębokiego przełomu w fizyce, będzie wymagało nie tyle obalenia teorii fizycznych, bo fizyka nie w taki sposób się rozwija, ale powstania nowej, szerszej, głębszej teorii. Zacznijmy od tego, że inwentaryzacja wszelkich form materii we wszechświecie jest potrzebna po to, aby poznać budowę wszechświata i jego losy. Związek materii z przestrzenią został określony w ogólnej teorii względności przez Alberta Einsteina na początku XX wieku. Ogólną teorię względności można przedstawić w postaci układu skomplikowanych równań różniczkowych, które są wypisane tutaj. Dla potrzeb tego wykładu wszystko, co powinniśmy wiedzieć, to tylko to, że po jednej stronie tych równań stoi obiekt matematyczny zbudowany wyłącznie z wielkości opisujących własności metryczne przestrzeni, opisujących geometrię przestrzeni. Po drugiej stronie tych równań stoi obiekt matematyczny zbudowany wyłącznie z wielkości opisujących ilość, rodzaj materii wypełniającej wszechświat, jej rozłożenie w przestrzeni i jej ruch. Po to, aby określić budowę wszechświata i jego losy, musimy albo zinwentaryzować wszystkie formy materii we wszechświecie, spisać je, określić, zbudować ten obiekt matematyczny i rozwiązując równania wyznaczyć geometrię wszechświata, albo zrobić odwrotnie. Bezpośrednio z obserwacji wyznaczyć geometrię wszechświata, a na tej podstawie z ogólnej teorii względności wywnioskować, ile i jakiej materii jest we wszechświecie. Anegdota mówi, że pierwszym, który zdał sobie sprawę z możliwości obserwacyjnego sprawdzenia własności metrycznych przestrzeni, był Gauss. W górach Harcu na trzech szczytach miał ustawić teodolity i sprawdzać, czy suma kątów w trójkącie wynosi 180 stopni, tak jak przewiduje to geometria euklidesowa, której uczymy się w szkole. Geometria kojarzy się z Euklidesem. Ta geometria, której uczymy się w szkole, jest stara jak świat. Odkąd ludzie budują naukę, posługują się geometrią euklidesową. Wyrastała ona z praktycznych doświadczeń, z potrzeb mierzenia powierzchni, mierzenia objętości. Geometria euklidesowa jest systemem formalnym opartym na kilku pojęciach, które przyjmujemy bez definicji. To są takie pojęcia jak punkt, płaszczyzna, prosta oraz na kilku aksjomatach, to znaczy twierdzeniach, które przyjmujemy za pewniki bez dowodzenia. Na czym, od czegoś musimy wystartować. Ten bootstrap systemu formalnego musi się od czegoś zacząć. Jednym z postulatów, który już niepokoił Euklidesa, jest postulat, który mówi, że przez punkt nieleżący na danej prostej można przeprowadzić tylko jedną, ale zawsze można przeprowadzić jedną prostą równoległą do danej prostej. Prostą równoległą, a więc taką, która z daną prostą nie przetnie się nawet w nieskończoności. No w nieskończoności nikt nigdy nie był. To jest coś, co jest niepokojące. Co tam się dzieje? Otóż Euklides czuł, że ten postulat ma inny charakter niż pozostałe postulaty, które w jego systemie występują. W XIX wieku, kiedy ludzie zaczęli formalizować matematykę, zdali sobie sprawę z tego, że można zbudować inne systemy formalne, rezygnując z tego postulatu Euklidesa o prostych równoległych. Powstały w ten sposób inne geometrie. W tych innych geometriach własności metryczne przestrzeni są inne. Przykładami dwuwymiarowych
przestrzeni o innych własnościach metrycznych niż w geometrii Euklidesa jest na przykład powierzchnia sfery. Wyobraźmy sobie globus, na którym z północnego bieguna wyprowadzamy dwa południki, które na biegunie tworzą ze sobą kąt prosty. Doprowadzamy te południki do równika. Wycinają nam one ćwiartkę równika. Wszystkie południki przecinają równik pod kątem prostym. A więc mamy trójkąt utworzony przez dwa południki i wycinek równika. W tym trójkącie wszystkie kąty są proste. Suma kątów w takim trójkącie wynosi 270 stopni. Gdybyśmy ten trójkąt powiększyli, to suma kątów w trójkącie mogłaby dojść do 540 stopni na powierzchni kuli. A więc coś zupełnie nieintuicyjnego, coś zupełnie innego niż w geometrii Euklidesa. Geometria Euklidesa wynika z naszych praktycznych doświadczeń i dlatego jesteśmy do niej przyzwyczajeni. Jednakże wtedy, kiedy badamy powierzchnię o rozmiarach porównywalnych z promieniem krzywizny, a więc kiedy na globusie rysujemy trójkąt, którego boki mają długość porównywalną z promieniem globusa, wtedy własności metryczne tej powierzchni okazują się inne. Ta powierzchnia jest po prostu zakrzywiona. Podobnie z powierzchnią kuli. Ludzie przez długi czas myśleli, że Ziemia jest płaska, dlatego że poruszali się w obszarach małych w porównaniu z 6000 kilometrów, które ma promień Ziemi. Jednakże kiedy podróżujemy na odległości znaczne w porównaniu z tym promieniem Ziemi, wtedy krzywizna powierzchni kuli ziemskiej jest oczywista. Podobnie może być z trójwymiarową przestrzenią. Nasze przekonanie o tym, że żyjemy w zwykłej, euklidesowej, trójwymiarowej przestrzeni, a więc takiej, w której sumy kątów w trójkątach wynoszą 180 stopni, a relacja pomiędzy promieniem kuli a jej objętością wyraża się wzorem 4/3 pi r/3, to może wynikać z naszego doświadczenia poprzez przebywanie w obszarach małych w porównaniu z promieniem krzywizny wszechświata. A więc już widzimy przez tę analogię z Ziemią, że po to, żeby wykryć ewentualną krzywiznę całej przestrzeni wszechświata, musimy badać duże obszary tej przestrzeni. Dla pełności wywodu rezygnacja z tego postulatu Euklidesa prowadzić też może do ujemnie zakrzywionej powierzchni. To jest powierzchnia, której dwuwymiarowym analogiem jest powierzchnia górskiej przełęczy czy powierzchnia siodła. W takiej dwuwymiarowej przestrzeni suma kątów w trójkącie zawsze będzie mniejsza od 180 stopni. Podobnie z trójwymiarowymi przestrzeniami. Trójwymiarowe przestrzenie mogą być zakrzywione i to zakrzywienie może się przejawiać w odstępstwie od tej reguły, że suma kątów w trójkącie wynosi 180 stopni, a relacje pomiędzy powierzchnią kuli czy jej objętością i promieniem są takie, jak znane ze szkoły. Te odstępstwa wiążą się nie tylko z geometrią wszechświata, ale także z dynamiką wszechświata, z tym, w jaki sposób wszechświat się zmienia i jakie będą jego przyszłe losy. Jednym z największych odkryć XX wieku było odkrycie, że wszechświat się rozszerza. Widzimy to rozszerzanie się wszechświata jako zjawisko ucieczki galaktyk. Galaktyki oddalają się od siebie. Tak naprawdę one nie mkną w przestrzeni. One wraz z pęczniejącą przestrzenią są unoszone i przez to zwiększa się odległość pomiędzy nimi. Jeżeli na osi pionowej zaznaczymy odległość pomiędzy dwoma wybranymi punktami w przestrzeni, a na osi poziomej czas, to przebieg tej zależności może się wyrażać takimi krzywymi. Wszechświat, odległość pomiędzy punktami może rosnąć do pewnej maksymalnej wartości, a następnie może się zacząć kurczyć. Tak dzieje się wtedy, jeśli wszechświat wypełniony jest dużą ilością materii. Impet wielkiego wybuchu, tego początkowego momentu, od którego wszechświat zaczął się rozszerzać, może zostać przez samograwitację, samo oddziaływanie grawitacyjne wszelkiej materii wypełniającej wszechświat wyhamowany. Wszechświat może przestać się rozszerzać, a następnie zacznie się kurczyć pod wpływem samograwitacji. Analogiem tego zjawiska jest kamień podrzucony do góry. Jeżeli rzucimy go z niezbyt dużą prędkością, oddali się on na maksymalną wysokość, po czym spadnie. Jeżeli materii we wszechświecie jest mało, to samograwitacja tej całej materii wypełniającej wszechświat może być zbyt słaba, żeby wyhamować ten impet wielkiego wybuchu. W takim przypadku odległość pomiędzy dowolnie wybranymi punktami będzie w czasie rosła do nieskończoności. Analogiem
takim prostym, jest wyrzucenie kamienia do góry z prędkością przekraczającą prędkość ucieczki, przekraczającą drugą prędkość kosmiczną. Taki kamień odleci do nieskończoności, nigdy się nie zatrzyma. Przypadek pośredni pomiędzy tymi dwoma to jest podrzucenie kamienia dokładnie z drugą prędkością kosmiczną. Wtedy ten kamień co prawda odleci do nieskończoności, ale jego prędkość będzie asymptotycznie zbliżała się do zera. W takim przypadku wszechświat co prawda będzie się rozszerzał nieustannie, ale jego prędkość rozszerzania się będzie zbliżała się do zera, co prawda w bardzo, bardzo długiej skali czasowej. Okazuje się, że los wszechświata, to w jaki sposób będzie się on rozszerzał i czy kiedykolwiek ekspansja zostanie wyhamowana, zależy od ilości materii we wszechświecie. A więc, jeżeli materii jest dużo, to wszechświat osiągnie maksymalne rozmiary i zacznie się kurczyć. Jeżeli materii jest mało, to będzie się rozszerzał do nieskończoności. Ilość materii wypełniającej wszechświat, jak wiemy z ogólnej teorii względności, wiąże się z geometrią wszechświata. Tym trzem przypadkom odpowiadają trzy różne geometrie. Jeżeli materii we wszechświecie jest dużo i żyjemy we wszechświecie, który kiedyś przestanie się rozszerzać, a następnie zacznie się kurczyć, to geometria, globalna geometria wszechświata odpowiada geometrii sferycznej. Wszechświat musi, przestrzeń we wszechświecie jest dodatnio zakrzywiona. Wszechświat jest zamknięty. Jego objętość jest skończona, podobnie jak skończona jest powierzchnia Ziemi. W takim przypadku suma kątów w trójkącie rozpiętym na bardzo odległych galaktykach czy kwazarach musi być większa od 180 stopni. Jeżeli wszechświat będzie się rozszerzał do nieskończoności, materii wypełniającej wszechświat jest mało, to geometria, globalna geometria wszechświata odpowiada geometrii o ujemnej krzywiźnie. Wtedy powinniśmy zauważyć, że suma kątów w trójkącie rozpiętym na bardzo odległych galaktykach powinna być mniejsza od 180 stopni. Ten pośredni przypadek, w którym co prawda wszechświat będzie się rozszerzał w nieskończoność, ale prędkość ekspansji będzie zbliżała się do zera, odpowiada płaskiej geometrii. W takim przypadku przestrzeń w wielkiej skali jest euklidesowa i jeżeli udałoby się nam pomierzyć kąty w trójkącie rozpiętym, piętym na bardzo odległych galaktykach, to zauważylibyśmy, że suma kątów w takim trójkącie jest równa 180 stopni. Tak więc mamy związek pomiędzy geometrią wszechświata a jego przyszłymi losami. Spróbujmy nadać temu związkowi ilościowy charakter. Wprowadźmy bezwymiarowy parametr, który będzie opisywał te trzy sytuacje. Dodajmy jeszcze, że w przypadku tego otwartego, jak mówimy, wszechświata, wszechświata o ujemnej krzywiźnie bądź płaskiego, objętość wszechświata jest nieskończona i podobnie nieskończona jest ilość wypełniającej go materii. I to niektórym co prawda podoba się ta płaskość wszechświata, ta euklidesowość uznawana za prostotę, ale niepokoi fakt, że taki wszechświat musi być nieskończony, wypełniony nieskończoną ilością materii. Ile jest więc materii we wszechświecie? Wprowadźmy bezwymiarowy parametr, który będzie to opisywał. Będzie to jedyna wielkość fizyczna, liczbowa, o której w dalszej części wykładu będziemy mówić. Powiedzieliśmy, że istnieje przypadek krytyczny, w którym wszechświat jest euklidesowy. To jest przypadek, w którym średnia gęstość materii we wszechświecie jest ściśle określona i wynosi około 10 do minus 29 grama na centymetr sześcienny, to znaczy 0, przecinek i następnie na 29 miejscu po przecinku mamy jedynkę, grama na centymetr sześcienny. To jest bardzo, bardzo mało. To jest mniej niż jeden atom wodoru na metr sześcienny. Zmierzmy więc rzeczywistą gęstość materii we wszechświecie, oznaczoną tutaj literką ρ, w stosunku do tej gęstości krytycznej, przy której wszechświat jest płaski. I oznaczmy ten stosunek dużą literą omega. To jest parametr gęstości, bezwymiarowy parametr gęstości. Jeżeli omega równa jest 1, to znaczy, że rzeczywista gęstość materii we wszechświecie jest równa gęstości krytycznej, to znaczy, że wszechświat jest płaski, euklidesowy. Jeżeli omega jest mniejsza od jedności,
To znaczy, że rzeczywistej materii, ilość rzeczywistej, rzeczywista gęstość materii we wszechświecie jest mniejsza od gęstości krytycznej. Oznacza to, że wszechświat ma geometrię hiperboliczną o ujemnej krzywiźnie. Jeżeli parametr omega ma wartość większą od jedynki, to znaczy, że rzeczywista gęstość materii jest większa od gęstości krytycznej, a zatem materii jest tak dużo, że wszechświat jest zamknięty, opisywany geometrią sferyczną o dodatniej krzywiźnie i kiedyś zacznie się kurczyć. Gauss nie potrafił wyznaczyć krzywizny przestrzeni. Dla nas dzisiaj to jest oczywiste. Dokładność jego pomiarów i skala, w której je przeprowadzał, nie dawały mu na to żadnych szans. Wiemy, że musimy przeprowadzać testy w skali porównywalnej z promieniem krzywizny Wszechświata, więc w skali porównywalnej z obszarem obserwowalnego kosmosu. To jest trudne. Im dalej patrzymy, im bardziej w głąb Wszechświata patrzymy, tym widzimy obiekty wcześniejsze, dawniejsze. Światło musi mieć bowiem czas, żeby od tych obiektów do nas dotrzeć. Wielki wybuch wydarzył się około 14 miliardów lat temu. Jeżeli patrzymy na galaktyki położone bardzo daleko, to widzimy je takimi, jakimi były 5, 10, 12 miliardów lat temu. Miały inne własności wtedy, w inny sposób świeciły. Bardzo trudno jest więc rozpiąć taki trójkąt na bardzo odległych galaktykach i zmierzyć jego kąty. Do niedawna nikomu to się nie udawało, ale to podejście, próba bezpośredniego odczytania geometrii Wszechświata z obserwacji nazywane jest klasycznymi testami kosmologicznymi. I ludzie o nich pamiętają, dlatego że, no jak niewierny Tomasz, uwierzą dopiero wtedy, kiedy zobaczą, kiedy dotkną. Uwierzą w zakrzywienie Wszechświata bądź jego płaskość dopiero wtedy, kiedy bezpośrednio odczytają te geometryczne wielkości z obserwacji. Przez wiele lat, ponieważ te klasyczne testy kosmologiczne nie były w praktyce możliwe do przeprowadzenia, podchodzono do problemu z drugiej strony, dosłownie z drugiej strony równań Einsteina, a więc próbowano odnaleźć we Wszechświecie wszelką materię, jaka istnieje, zbudować ten obiekt matematyczny, który stał po prawej stronie równań Einsteina i odczytać z ogólnej teorii względności geometryczne własności przestrzeni. Jednym z takich projektów, który miał na celu zobaczenie, ile tej materii we Wszechświecie jest, był projekt realizowany przy użyciu kosmicznego teleskopu Hubble'a. Dzięki temu, że teleskop ten znajduje się na orbicie okołoziemskiej, może prowadzić obserwacje non-stop. Teleskop ten na kilkanaście dni został wycelowany w niewielki fragment nieba, położony w pobliżu wielkiego wozu, co akurat nie ma żadnego fizycznego znaczenia. Ten fragment nieba został wybrany w taki sposób, aby nie znajdowało się w tym polu nic jasno świecącego. Żadna gwiazda, żadna galaktyka, żaden kwazar. Wybrano taki pusty, ciemny fragment. Utrzymywano teleskop wycelowany w to miejsce przez kilkanaście dni i nocy. I co zobaczono? Zobaczono coś, co wielu nazywa najpiękniejszym obrazem stworzonym kiedykolwiek przez człowieka. To pole, to jest ten maleńki fragmencik nieba, obserwowany przez kosmiczny teleskop przez kilkanaście dni, za wyjątkiem dosłownie kilku obiektów, takich jak ten czy ten, które są gwiazdami, wszystkie plamki światła na tym obrazie to są odległe galaktyki, a więc systemy setek miliardów gwiazd, takich jak Słońce. My sami żyjemy w galaktyce nazywanej Drogą Mleczną. Możemy ją zobaczyć gołym okiem, jeżeli znajdujemy się w nocy z dala od miejskich świateł. To ten jasny pas przecinający niebo. To jest płaszczyzna naszej galaktyki, a to wrażenie, że coś, ten pas jest namalowany na niebie, pochodzi z tego, że gwiazdy, gaz i pył są upakowane tak gęsto, że nieuzbrojonym okiem nie potrafimy ich rozróżnić. Otóż każda z tych plamek, prawie każda z tych plamek światła na tym obrazie, to odległe systemy setek miliardów gwiazd. Zobaczmy, że te galaktyki upakowane są na tym obrazie tak gęsto, że wydaje się, że przesłaniają znaczną część powierzchni nieba. Możemy więc odnieść wrażenie, że tej materii wypełniającej Wszechświat jest bardzo dużo. Tymczasem, jeżeli wyrazimy ilość tej świecącej materii poprzez ten bezwymiarowy parametr omega, parametr gęstości, to okaże się, że tej świecącej materii jest zaledwie 0,5% tego, co trzeba, żeby Wszechświat był płaski, euklidesowy.
A więc na tej podstawie mamy wrażenie, że wszechświat jest prawie pusty, że tej materii jest bardzo, bardzo mało. Świecącej materii, tej, od której światło przy istniejącej technice potrafimy zarejestrować. Jednakże już Albert Einstein w swojej popularnej książeczce, znakomitej książeczce, która nie straciła swojej aktualności i swojego czaru, Istota teorii względności, w wydaniu z lat 50. napisał: powstaje zasadnicze pytanie, jaki jest znak krzywizny przestrzennej? To zagadnienie jest według mnie najważniejsze. Przy obecnym stanie astronomii nie wydaje się możliwe jego rozstrzygnięcie. Stała Hubble'a, czyli stała, która określa, jak szybko rozszerza się wszechświat, jest stosunkowo dobrze znana. Tu akurat Einstein mylił się. W owym czasie stała Hubble'a była obarczona błędem dziesięciokrotnym. Jej wartość była dziesięciokrotnie zawyżona. Także wszystko zależy od możliwie dokładnego określenia wartości ρ, czyli wartości rzeczywistej gęstości materii we wszechświecie. I dalej pisze, zawsze można podać kres dolny wielkości ρ, czyli ograniczenie, że ρ nie może być mniejsze niż, a nie można podać górnego. Dzieje się tak, ponieważ bardzo trudno zdać sobie sprawę z tego, jaka część ρ pochodzi od ciał, których nie można obserwować, bo nie promieniują. A więc Einstein mówi o niczym innym, jak o tym, że we wszechświecie może istnieć duża ilość ciemnej materii, która będzie wpływała na geometrię i dynamikę wszechświata, ale ponieważ ta materia nie promieniuje, to trudno jest ją zaobserwować. Tymczasem, jeśli przyjrzeć się historii astronomii, to okaże się, że astronomowie odkrywali ciemną materię dawno, dawno temu. Kiedy pod koniec XVIII wieku William Herschel odkrył pierwszą od czasów starożytnych nową planetę w Układzie Słonecznym, Urana, po dokładnym zbadaniu jego ruchu, a były to czasy, kiedy teoria Newtona święciła triumfy, mechanika newtonowska pozwalająca opisywać ruch ciał w Układzie Słonecznym była potwierdzona przez obserwacje komet, przez obserwacje takich zjawisk jak zakrycia Słońca czy Księżyca, a więc ludzie byli głęboko przekonani, że jest to teoria prawdziwa, teoria słuszna, która poprawnie opisuje rzeczywistość. Dokładne obserwacje orbity Urana pokazały jednak, że jego ruch, rzeczywisty ruch, odbiega od przewidywań teorii Newtona, uwzględniającej grawitacyjny wpływ na Urana pochodzący od Słońca i innych znanych planet. Przekonanie o słuszności teorii newtonowskiej było tak głębokie, że wysunięto hipotezę, skoro obserwacje nie zgadzają się z tą teorią, to znaczy, że nie uwzględniliśmy jakichś dodatkowych czynników. Tymi dodatkowymi czynnikami wysunięto hipotezę, że tym dodatkowym czynnikiem jest jeszcze jedno ciało w Układzie Słonecznym, znajdujące się dalej, również wpływające grawitacyjnie na ruch Urana. Na tej podstawie wysunięto hipotezę o istnieniu Neptuna, kolejnej planety. Określono, w którym miejscu powinna się ona znajdować, aby rzeczywisty obserwowany ruch Urana był zgodny z przewidywaniami teorii newtonowskiej. I kiedy w 1846 roku skierowano we wskazany przez Johna Adamsa i Urbana Le Verriera punkt na niebie, odnaleziono tam Neptuna. To był triumf teorii newtonowskiej, ale także triumf, nazwijmy to, metody dynamicznej poszukiwania ciemnej materii. Neptuna wcześniej nikt nie widział. Był on więc ciemną materią. Jego istnienie zostało wydedukowane na podstawie grawitacyjnego wpływu, jaki wywierał na świecącą materię. Mamy więc narzędzie do poszukiwania ciemnej materii we wszechświecie. Wszelka forma materii i energii ciąży, wywiera wpływ grawitacyjny. Badając wpływ niewidocznej materii na materię widoczną, możemy określać, gdzie się znajduje i ile jej jest. Stosując podobną metodę, choć z dużymi przygodami i popełnianymi błędami, które szczęśliwie się nawzajem znosiły, odkryto ostatnią planetę w Układzie Słonecznym, odkryto Plutona. Tak więc dysponujemy metodą dynamiczną poszukiwania ciemnej materii we wszechświecie. Powinniśmy jednak uważać, stosując bardzo podobne rozumowanie, ten sam Le Verrier
próbował wyjaśnić odstępstwa ruchu najbliższej Słońcu planety, Merkurego, od przewidywań teorii newtonowskiej. Wysunął hipotezę o istnieniu pomiędzy Merkurym a Słońcem jeszcze jednej planety. Zaproponował nawet dla niej nazwę – wulkan. Ta planeta miała wpływać grawitacyjnie na Merkurego i powodować jego odstępstwa jego ruchu od przewidywań teorii newtonowskiej. Dziś wiemy, że planety wulkan nie ma, a odstępstwa ruchu Merkurego od przewidywań teorii newtonowskiej można było wyjaśnić dopiero w ramach głębszej, szerszej teorii, jaką jest ogólna teoria względności, poprawna, klasyczna teoria grawitacji, zawierająca teorię newtonowską w sobie jako szczególny przypadek. Tak więc metoda dynamiczna działa, dzięki niej odkryliśmy Neptuna i Plutona, ale musimy być przygotowani na to, że czasami będziemy potrzebować teorii nowej, głębszej, do wyjaśnienia obserwowanych zjawisk. Podobnie, co prawda nie jest w związku z metodą dynamiczną, próbowano wytłumaczyć okresowe zjawiska okresowej zagłady gatunków na Ziemi co kilkadziesiąt milionów lat wpływem gwiazdy, która byłaby grawitacyjnie związana ze Słońcem. Większość gwiazd we Wszechświecie to gwiazdy, które są w układach podwójnych bądź wielokrotnych, są grawitacyjnie związane z innymi gwiazdami. Wydawało się naturalne, że Słońce też mogłoby mieć towarzysza. Zaproponowano nazwę, ta gwiazda miałaby się nazywać Nemezis. I okresowe przejścia co kilkanaście czy kilkadziesiąt milionów lat tej gwiazdy w pobliżu Słońca wywoływałyby na tyle poważne zmiany klimatu na Ziemi, że całe gatunki zwierząt ulegałyby zagładzie. Nie zostało to potwierdzone. Wiemy, że Słońce jest gwiazdą nietypową, jest gwiazdą samotną. Nie ma żadnej innej gwiazdy, która byłaby grawitacyjnie ze Słońcem związana. Tak więc przy wysuwaniu tego typu hipotez dotyczących istnienia materii, która wpływałaby na dynamikę bądź inne własności układów, które obserwujemy, musimy zawsze pamiętać o tym, że być może istnieje coś, o czym jeszcze nie wiemy, coś, co ogranicza naszą zdolność do interpretowania wyników obserwacji.